Dzisiaj spotykamy się z posłami Koalicji Obywatelskiej. Częścią tej koalicji jest też Inicjatywa Polska, której szefową jest Barbara Nowacka. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Czy Inicjatywa Polska ma jakikolwiek przedstawicieli w Kędzierzynie-Koźlu? Jeszcze nie, ale będziemy nad tym pracować bardzo mocno, bo też chcemy być silni ogólnopolsko. I owszem, mamy i na Dolnym Śląsku, i na Opolszczyźnie swoich ludzi, ale trochę jeszcze to za mało, więc trzeba pracować. Też takie spotkania temu służą. No właśnie, wszyscy rozpoznają Barbarę Nowacką. Kiedy rzuciliśmy informację, że będziecie na tym spotkaniu, to dopytywano się właśnie, czy pani będzie. Czyli jest panią osobą dość charakterystyczną. Politycy jest miejsce dla kobiet i wypierają mężczyzn, czy to jest ciągle mniejszość jednak? No nadal w Sejmie jest nas 20 parę %, więc do wypierania to jeszcze ho, ho, ho. Na razie walczymy o przynajmniej proporcje równe, czyli o zrównoważone listy. I to cieszy mnie, bo już są deklaracje od Donalda Tuska, że na naszych listach będzie Suwak, czyli kobieta, mężczyzna, czyli 50% kobiet, 50% mężczyzn. I wtedy jest prawdziwy wybór. No tak, ale jak pamiętam, układanie lista kilka razy obserwowałem je także w Platformie Obywatelskiej, to często było tak, że się wybierało kobiety albo z łapanki, bo nie było chętnych, albo się wybierało te, które nie stanowiły konkurencji dla kolegów z listy. No, dlatego też część decyzji bywa podejmowanych odgórnie. Wiadomo, że ta konkurencja jest i wszyscy wszystkich próbują przepchnąć, tak żeby samemu zmaksymalizować swoje szanse. Ale szczęśliwie kobiety się też wiele nauczyły przez ostatnie lata w polityce i umieją same wspólnie dogadać się, zablokować też takie wrogie działania. To jest wielka zmiana. To znaczy kobiety odzyskały, a właściwie zdobyły głos. I nie tylko taki, że mają prawa wyborcze, nie tylko tyle, że fantastycznie im idzie w gospodarce, na rynku pracy, tylko że i w tej polityce wiedzą, po co są, chcą walczyć, już po prostu mają dość tego, że je się przestawia do drugiego rzędu. Także dzisiaj na Komisji Edukacji większość kobiet, zresztą u nas dzisiejszej, w naszej grupie Koalicji Obywatelskiej, też zdecydowana grupa kobieca, bardzo różnorodna, na szczęście też mamy dwóch kolegów. No tak, koledzy tu są w mniejszości, ale wracając jeszcze do tych... Edukacja, no to zawsze taki... No właśnie, to jest taki temat, w którym kobiety zawsze miały dużo do powiedzenia. Też bym przesadzała z tym dużo, bo przez lata wydawało się, że to mężczyźni będą dyktować, natomiast też proszę zobaczyć, że i nowe pokolenie się zmieniło, że te młode osoby, które dzisiaj są w szkole, uczennice, też oczekują innej szkoły, innych standardów. Przepraszam, na razie mamy już szkołę ministra Czarnka i ona raczej chyba idzie w drugą stronę niż to, o czym by chciała pani powiedzieć. No ale to się po pierwsze szybko skończy, a po drugie to jest kompletnie wbrew temu, czego chcą uczniowie. Przecież przypominajmy sobie masowe protesty i protesty kobiet, które też były przeciwko całej opresji, które wprowadza Czarnek. Listy i akcje, które robili młodzi, jak kiedy wchodziło Lex Czarnek. I to w ogóle jak postrzegają jego szkołę. To jest jakieś średniowiecze i o tym dosyć wyraźnie mówią. I tak, jeszcze mamy ministra Czarnka, ale jego rządy, tak samo jak całej tej ekipy, są policzone, bo są nie dość, że nieudolni gospodarczo, to nieudolni społecznie. Nie chciałbym przyjąć jak klasyk, ale jak Platforma rządziła przez 8 lat, to na przykład edukacji seksualnej dla młodzieży nie wprowadziła, mimo że młodzież tego bardzo oczekiwała. I my w Inicjatywie Polskiej jesteśmy tą częścią koalicji, która o tę równość i różnorodność będzie walczyć i będzie się domagać. Wiemy, że Platforma w tej chwili w programie ma na przykład in vitro, które też żeśmy wiele lat zabiegali, że sprawy praw kobiet są istotne, będzie równowaga kobiet i mężczyzn prędzej czy później w parlamencie, to też będzie inaczej. Ale wie pan, z drugiej strony tych błędów pewno było sporo i można było lepiej, ale naszym zadaniem dzisiaj jest zrobić tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że będzie lepiej, będzie sprawiedliwiej i będzie więcej wolności.